Jeśli myślicie, że minimalna krajowa będzie wysoka, jeśli pomyłka brutto z netto Kaczyńskiego sprawi, że 14. emerytura będzie wysoka, to ja jestem ciekawa, co powiecie na to, ile zarabia się na państwowych posadkach. Na przykład taki pan oligarcha Obajtek. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o zarobkach polskich pasi brzuchów. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, ile oni tym razem zarabiają, to zostawcie łapkę subika, jakiegoś tam obserwację i lecimy, zapraszam. Jak wiemy, nasze zarobki do wysokich nie należą. Patrząc na przykład na kraje zachodnie. Najgorzej mają młodzi ludzie, którzy nie mają dzieci i już zakończyli naukę. Nikt im niczego nie daje, nie mają żadnego socjalu, zniżek też już nie mają, a jeśli nie mają współmałżonka, to nie stać ich nawet na wynajęcie mieszkania. Bo jeśli chodzi o kupno, to kredyt w samotności, w pojedynkę również jest ciężko. Ciężko jest być samotnym człowiekiem w tym kraju. I no i generalnie, co ja wam będę tłumaczyć, jak się w Polsce żyje? Bo kto w Polsce żyje, ten się w cyrku nie śmieje. I wszyscy wiemy, że co przyjdzie jakaś mądra głowa, to tylko obiecuje i nic więcej nie robi. Najlepsi są ci, co chcą jeszcze bardziej podwyższyć socjal. No mi się w głowie niektóre pomysły nie mieszczą. A jak to się mówi, jak ci się coś w głowie nie mieści, to miej to w dupa. No i tak sobie Polak z Polakiem żyją. Przyzwyczajeni do tego, że emerytura bidna, ZUS haracz zabiera, na leki nie wystarcza i od żywot polskiego emeryta. Ale są w naszym kraju również elity. Oni to mają. A to mieszkanka komunalne na piękne oczy. A to wypłaty takie, że wam oko wyjdzie, jak wam za chwilę przeczytam. Wiecie, to są takie świnki przy korycie. I będą mi mówić, że w Polsce nie ma oligarchów. Za chwilę zobaczycie, jakich to my oligarchów nie mamy. Najcieplej, jak się okazuje, jest na państwowych posadkach. Nie mylić z posadą nauczyciela. Zauważyłam, że w Polsce jest tak, że w sumie niezależnie od tego, jaka partia rządzi. To jak jesteś blisko rządzących, zajmujesz jakieś stanowisko w państwowej spółce, to żyjesz sobie spokojnie jak pączek w maśle. Jak się partia zmienia, to wystarczy, że zmienisz poglądy. Jak, nie wiem, Morawiecki na przykład. No i dalej pasiesz swój brzuchol, bo co ci szkodzi? Dziś jestem za aborcją, jutro wcale być nie muszę. Dziś zjem psa, jutro będę weganką jak Sylwia Spurek. Teraz dam ci socjal, jutro mogę ci go zabrać. A ty Polaku na to wszystko płać i płacz. Ale jak podaje fakt. Premier Mateusz Morawiecki nieraz podkreślał, że jak za czasów rządów PiS wzrosła najniższa płaca. Godzinowa stawka i to po dwukrotnej podwyżce wynosi obecnie 23 zł 50 groszy brutto. To nic w porównaniu z tym, ile zarabia się na państwowym. Prezesi i członkowie rad nadzorczych powiązani z PiS mogą liczyć na stawki, o których zwykli Polacy mogą tylko marzyć. Państwowe spółki w ostatnich tygodniach pokazały, ile dokładnie wynosi wynagrodzenie prezesów i członków rad nadzorczych w 2022 roku. Kwoty mogą przyprawić o zawrót głowy. Wartość wynagrodzenia prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka to dokładnie 2 416 273 zł i 79 groszy. W tym jest wynagrodzenie stałe, zmienne i inne świadczenia. W przypadku sprawozdania Rady Nadzorczej Orlen S.A. o wynagrodzeniach członków zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022 podana jest kwota wynagrodzenia zmiennego za 2021 rok, które zostało wypłacone w 2022 roku, dowiedział się Fakt w PKN Orlen. Rok 2022 miał 251 dni roboczych, zatem dniówka Obajtka wyniosła... Uwaga, trzymajcie się, nie? Dniówka Obajtka wyniosła 9600 zł. Mnie zamurowało. Płaca godzinowa w jego przypadku to 1200 zł, czyli 50 razy tyle co szarego obywatela. Za taką dniówkę to ja też bym nic nie robiła. Nieco mniej zarobiła Małgorzata Sadurska, która zmieniła stanowisko szefowej kancelarii prezydenta na fotel wiceprezesa PZU. No ja też bym taki fotel zmieniła. W zeszłym roku jej wynagrodzenie razem ze wszystkimi świadczeniami wyniosło ponad 2 300 000 zł. Godzinowa płaca w jej przypadku wyniosła niecałe 1200 zł brutto. To oznacza, że na 3 godziny pracy wiceszefowa największego polskiego ubezpieczyciela otrzymuje tyle, co około 3 miliony Polaków pracujących za minimalną pensję. Jak się czujecie? Czytać dalej, czy już macie dość? Jak macie jeszcze chwilę siły, to jeszcze wam doczytam do końca. Fakt. Prześwietlił sprawozdania spółek o wynagrodzeniach za 2022 rok i podane tam kwoty przeliczyliśmy na godzinówki. Uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzenia podane
w sprawozdaniach. Okazuje się, że płace nie mogą narzekać także inni byli politycy, którzy pracują lub też nadzorują spółki Skarbu Państwa. Zwłaszcza, że PiS w 2016 roku wprowadził zmiany w tak zwanej ustawie kominowej, której celem miało być przecież ograniczenie bajońskich zarobków w spółkach, gdzie państwo ma swoje udziały. Max Kraczkowski był przez wiele lat posłem PiS. W 2016 roku trafił do PKO BP na stanowisko wiceprezesa. W kwietniu bieżącego roku został z tej funkcji odwołany. Jak wynika ze sprawozdania banku, jego wynagrodzenie w 2022 roku wyniosło 2 061 000 zł. To oznacza, że jego stawka godzinowa to 1026 zł. Ernest Bejda, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Biuro Antykorupcyjne, to ważne. Obecnie członek zarządu PZU. Boże, ja idę do pracy do PZU. Tam wszyscy zarabiają takie pieniądze, że ja nie wiem, co my tutaj robimy. Wy zostawcie tą robotę, idziemy wszyscy do PZU. W zeszłym roku jego wynagrodzenie wyniosło 1 937 000 zł. To oznacza, że za godzinę pracy dostawał średnio 965 zł brutto. Piotr Nowak. W zeszłym roku jeszcze był ministrem rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego. W kwietniu 2022 roku trafił do PZU. Na stanowisko członka zarządu. Wynagrodzenie w spółce wyniosło 840 tysięcy złotych. Stawka godzinowa to 625 zł brutto. Wojciech Jasiński był ministrem skarbu w latach 2006-2007, m.in. w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Teraz zasiada w dwóch radach nadzorczych PKN Orlen oraz PKO BP. W sumie w zeszłym roku zarobił w dwóch spółkach 368 200 zł. Jego stawka godzinowa w zeszłym roku wyniosła 183 zł. I tak dalej, i tak dalej. I jest ich naprawdę dużo. I powiem wam, że ja pochodzę z terenów Zagłębia Miedziowego. I niestety nie znam nikogo, kto pracuje w PZU, a ja się chyba przebranżowię. Przykro mi, jak nie znajdziecie żadnego odcinka tutaj na kanale, to znaczy, że jestem w PZU. No i wracając, w moim mieście szlachtą zawsze byli górnicy. Być córką, żoną, synem górnika, to jak złapać Pana Boga za nogi. Tyle zarabiali. Kopalnia dofinansowywała szkoły. Dla górników było nawet całe osiedle. Szkoły dla dzieci z basenami na tych osiedlach. I tak dalej, wiecie, o co chodzi. Na osiedlach bez górników dzieciaki takiego luksusu już nie miały. I wtedy to się górnik wydawał pan. Ale teraz w Polsce najlepiej być jakimś ministrem albo księdzem. Albo pracować w PZU. Jedno z dwóch. Mieć ojca księdza to byłby dopiero zaszczyt. No dobra, dzisiaj znowu sobie pożartowaliśmy, bo nie ma co płakać. I tak nam rzucają tylko pod stół ochłapy i jałmużny w postaci socjalu. Kwestia przyzwyczajenia. No nic, dajcie znać, czy chcielibyście zarabiać tyle co politycy. Czy zabieracie swoje teczki i lecicie razem ze mną robić w PZU? Czy może uważacie, że im się takie pensje należą, bo mają duży wkład w życie Polaków i ciężko pracują na te pieniądze? Może takie zdanie też macie? Czy ta ciężka praca i wkład w rozwój Polski sprawia, że może powinni zarabiać jeszcze więcej? Ale głupie pytanie zadaję, nie? Bo może powinniśmy żyć w takim dostatku jak dotychczas i to dzięki nim. Ja to oczywiście sobie znowu śmieszkuję. No nic, dajcie znać, co myślicie o tym wszystkim w komentarzach, a ja was buziam.